Dzień dobry, witam serdecznie archiwum, witam w Mandalorcach. Dzień dobry. Plebs wieczorową porą, dawaj! Plebs wieczorową porą. Ok, ok. Ja pamiętam, że my graliśmy... jak muzyka, ale bardzo głośno. Aha, u was nie! U was jest cicho! Lel! No, skupo mam, no. A, czekaj. Czekaj, czekaj, Kuniks. Nie, ja mam babę wybraną. Mam babę wybraną. To jednak jest szansa, że będzie baba. Może być taka wielkość kamerki? Bo nie wiem, czy za mała, za duża. Może powiem się zmniejszyć. Niektórzy w ogóle mają taką kamerkę. Patrzcie, na streamie, nie? O, taką mają. A ja bez przesady już, no. Kurwa, przyszliście oglądać grę, czy mnie przyszliście oglądać? Ja się pytam. Uwaga, jak zaraz się załaduję. Tutaj chyba jest ten... Tak, to jest to, gdzie walczą. Oj, 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 oj! Oj, oj, oj! Tak, mogę nakładkę. Mogę. Hashtag... Dobrze, że mi przypomniałeś. Dobra, teraz nie widzicie chwilę, bo... Heszki, heszkę w meszkę. To mam roz, prawie zawsze muszą być fizycznie przemieszczane. Okej, wytłumaczcie mi, co jest nie tak z... Czemu ja... Oj, oj, oj! A tu jesteśmy chłopem. Ty, a dlaczego mi się ta gra wiesza? Coś komputer mi nie chodzi. Hryniewicze. A to... Poczekajcie, bo w którejś walczyliśmy? W której walczyliśmy? W Katowicach? Ale sprawdzimy, może jest... O, o, o. No tu też jestem chłopem, jakim cudem? Poczekajcie, ja muszę sprawdzić. Menu główne, dawaj. Nowa gra. Babę. Jagna. W sumie to bez znaczenia. Sprawdźmy tylko. Wyjść pod prysznic. Jezu, ja też tak samo wstałam i tak, o, powinnam się teraz umyć, bo trzeba wyjść z domu. O. Nie, o, no nie wygląda to na kobietę. Czuję się zawiedziona. To ja w Katowicach walczyliśmy, tak mi się zdaje. No to tak nieźle całkiem. Może to kobieta z brodą. Nie przeczę, może być. Właściwie może to być po prostu postać. A my możemy zadecydować. A gra zaktualizowana. No powinno mi zaktualizować. No jak mi się gra włączyła, to raczej się zaktualizowała. Pokaż. Manor Lordsy, pokaż, biblioteka. Sklep? Nie, no nie jest sklep, biblioteka, Jesus. Jakby nie myślę w ogóle, biblioteka, strona główna, kolekcja. O. Manor Lordsy. Nie, mam uruchomione. Nie, ostatnio... Beta patch available for testing.
Hi all, you can now access a new experimental branch of Manor Lots. To avoid any potential issues, it's recommended to make a backup of your save files before switching... Gówno, nie wiem. Ale jak miał mi nie zaktualizować gry, skoro to zawsze aktualizuje? To nagle, kurde, nie zaktualizowałby mi? Pokaż. Ladies of the manor got the visit mode model. A może to jest po prostu beta, no, tak jak myślałam. No, może to jest po prostu beta. Czy to jest ten, to musi być jakiś tam, gdzie, to jest parcela mieszkalna. Karczma. Tak, tu jest warsztat. Faktoria, tak. My działamy na bazie faktorii. Okej. Mamy sierpień. Fantastycznie, tu nic nie możemy na razie zrobić, bo mamy tylu pieniędzy. Ale niedługo będziemy mieć. Nożów. Czekaj. I żebym mogła tutaj cokolwiek postawić. Ej, ale ja zapomniałam, jak to się robi. Help me, because I forgot. Co to mielesz? Aha, mielesz. To jakoś się kurde robiło. Ty, jak to się robiło? Rolnictwo, rzemiosło, wygląd. Na, nie to chciałam. No nagram na tym save'ie, na którym walczą, no. I tutaj mam kupione. I teraz tutaj uzbieram 134. I teraz... Pamiętam, że to jakoś się dało zrobić. Ale gdzie to się dało? Odkrywka. $250. Czyli jeszcze. Unfortunately, jeszcze potrzebujemy. O! Zwiesiło się. Ile mamy osób? La. Co tu mamy? Mamy drewno? A, mamy 32 jaja. Kod deski drewna. Dobra, no to czas budować kolejne mieszkania. Kolejne osiedla musimy zbudować, ponieważ... Potrzebujemy zrobić armię. No i pięknie. I teraz tak. Tu też możemy sobie zrobić. Mam nadzieję, że jakiś ekopatrol nam nie będzie prowadził tego. Jakiś pikiet, kurde, że wycinamy lasy. Gdzie to są drogi? Tu. A to witam serdecznie wszystkich. Czemu tak muzyka jest? A to u mnie na głośno jest tak na słuchawkach po prostu. Wy tego nawet nie słyszycie. Czekajcie. Nie. No jak? Remove. Yep.
O! O, jak ci ładnie z tym połączyło. Kurdeczki. Da się tu gdzieś jeszcze? Tak, tutaj. Żeby jak najbardziej wykorzystać przestrzeń, żeby nie była na prosto, bo wtedy... O! O! Kamień! No mamy bogate złoże, ale oczywiście, no co z tego, jak nie możemy nic z tym zrobić. Jakie mamy punkty tutaj? W ogóle to jest... O, to jest to! Ja chciałabym górnictwo głębinowe i nie mogę nic z tym zrobić. Mamy mało jedzenia, mamy mało wszystkiego. Mamy dwie osoby chętne. Go, 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 go. W Manorlorcy. Manorki? Kończy się jedzeniem. No. I robisz tego? Tak. That's real problem. Czekajcie, bo a muszę... grasz Henryczkiem też, czy nie? Nie. A jak pokaż mi, jak wygląda z lotu? Jak wygląda twoja wioska teraz? Czekaj, tylko muszę... Ty, a może ja ci ten czepek dam? Chcesz w czepku? Nie, please. Hop, hop, hop. Ej, miałaś wybrać i nie wybrałaś. Co wybrać? No ci wysłałem tą czapeczkę taką właśnie... No kremową, taką pod kolor mojej sukienki. To mam ją zamówić? Tak. Dobrze. A jakiś pasek czy coś, jakąś sakiewkę weźmiesz też? No ja mogę muszę, ci taką... Ja muszę jakąś, bo tam, ale widziałam, ale tam były drogie po 400 zł. Nie. Chodzi mi o paski takie tutaj na sukienkę. Nie, to ja pojadę, ja do Castoramy jadę i ja takie sznury grube kupię. Nie! Tak, takie będą sznury, tak. Sznury grube? Tak, przepasane były, tak. Będzie zajebiście wyglądać. Kupię 2 metry takiego sznura w Castoramie, co się bierze, żeby na przykład zrobić z niego ogrodzenie. I to jest taka gruba lina. To jest taka gruba lina, no tak. Wpisz se, Patty. No. Zobacz, zresztą. Wejdź se, zobacz, jak wyglądają twoje chłopki tu. Pokaż, jak w polu zapieprzają. Ale chłopem wejdź tam, hop, hop, hop. No patrz, co on ma. On ma to takim sznurem przepasane, pa. Paseczek. To jest skórzany chyba. Skórzany! No dobrze, no to skórzany mamy, ale ci nie będzie pasował do twojego stroju. Czemu nie? Patty, ty inne rzeczy. Ja mam taką torbę dla ciebie. Tam będziesz mogła mieć takie... Nazrywasz takich kwiatów polnych gdzieś i takie pęczki porobisz. Wiesz, to fajnie będzie wyglądać. Ja też. Takie zioła posuszę, będą wisieć tak przy boku. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Fajne będzie, nie? Aha. Co? Nic. Debil. Cześć, ponury. Dzień dobry. Robicie to, czy nie robicie? Kurde. Ty, ale gdzie, co ja mam zrobić z jedzeniem? Pytanie ze 100 punktów. Nie ma, nie ma. Tu mamy bogate sezonowe. A gdybyśmy tak... Tu jest nasza chałupka. Osiemdziesiąt! Kurde, ja mogę nawet dowalić 110%, 100% i nic to nie... I oni będą spoko? Zajebiście, dobra, dawaj, proszę bardzo. Nie, jeszcze nie było. Dzisiaj nie będzie, jutro zrobimy to. Tak, tak, myślę, że tak, no. Tylko muszę wyciągnąć listę subów jeszcze. Dawidek! Musisz mi cię pokazać, jak wyciągnąć listę subów tieru trzeciego. Wyciągnąć listę subów z tieru trzeciego. To jutro. Nie wiem, ponury. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Nie mam pojęcia. Myślę, że tak w połowie live'a. Do 20 pewnie.
No i co, budujecie czy nie budujecie tego? Ja nie wiem. Kurde, mamy problem z jedzeniem. Z jedzeniem. Osiągnięto limit. 16. No ponury, ile ty razy przychodzisz na live'y? Przecież wiesz, kiedy je streamuję. Dzisiaj wyjątkowo jest później. Co to? Targ. Aha, targ już mamy. No, suba do jutra. Piero trzeciego. Ty, ale ja nie wiem, co miałam tu robić właściwie. Kurde, wypiłam się z rytmu. Co ja powinnam zrobić, jeśli chodzi o... No... Wiesz? Dobrze. No to trzeba tam. No dobra, tu możemy pszenicę puścić. To wtedy możemy sobie chleba narobić. Rotujemy się, czy możemy. Ale ja mam stałe godziny streamów ponury. Dłuższego czasu. Tak? O, widzisz, fajnie. Nowe, słuchajcie, nowe TikToki są. Zachęcam, żebyście wpadli. Gdzie są TikToki? No u mnie na kanale, na TikToku. Tak, już Eder mi robi. Właściwie to Eder mi zrobił, wiesz kiedy? Eder mi zrobił jak miałam ten, jak na urodziny, tylko ja tego jeszcze nie zobaczyłam w ogóle. No. To serio? No. Czekaj, a mogę jakoś tak to... Miejsce na przymianówkę. Jak to się usuwało? Jak to się tu usuwa w ogóle? W środę? 16. 16 się odpaliłam wczoraj. Po 16 kawałek. Ale ogólnie było 16. Przez miesiąc, po półtora miesiąca normalnie 16. No jak to, no chyba nie. Ale ponury, ja ogólnie streamuję od 16. To, że czasami zdarza się, że w innych godzinach ze względu na jakąś sytuację specyficzną, to jest jedno. Ja w tym tygodniu byłam chora też, źle się czułam. Ale ja od tygodnia, ja od miesiąca ponad streamuję o 16. Potwierdzą to widzowie.
Jak to się usuwa? Nie no, ja streamuję normalnie ten. Wiadomo, no teraz ostatnio może byłam chora. A, dobra, wczoraj miałam poradny stream. Dobra, faktycznie, racja. No to wczoraj wyjątkowo, ale ja takie rzeczy podaję na Discordzie akurat. Wiesz, to jest tak jak u Dawida, no. Dawid też streamuje generalnie głównie od 10, tak? Ale zdarza się, że streamuje wieczorami. Więc ponury to jest trochę taki wyjątek od reguły. No to głupie trochę takie, no bo... Bo wczoraj streamowałam inaczej, ale no... Dawid też streamuje codziennie o 10, nie? Więc to nie jest tak, że nagle po prostu zmienił. Standardowo jest o 16. Mało jedzenia. Jak ładnie połączyło mi wszędzie, tak samo. Wiem, ponury, ale to ja nie neguję tego, czy się ten, tylko ja ci po prostu powiedziałam, no bo sami kurwa powiedziałeś. Serio? Na pewno o 16 streamujesz codziennie? No to ci tłumaczę. No nie wiem, czym jest problem. To nie jest tak, że ja codziennie streamuję o innej godzinie. O to mi chodziło. Dobra, patrzmy tutaj. Tu budują. Możemy przyspieszyć na razie. Kurnik. Dawaj, kurnik. No co? Ale ja nic takiego nie rozumiem. Ja tak nic, tylko po prostu... Słuchajcie, ja wam wytłumaczę moje rozumowanie. To nie są lody. Po prostu ponury często bywał na live, dlatego stwierdziłam, że powinien wiedzieć takie rzeczy. Tyle, Jezus, kurwa, no ludzie. Ja tylko po prostu jedynie zwróciłam uwagę na gadanie serio o 16? Jakby... Jeden dzień miał świadczyć o całości. Czemu tak słabo te idą? Hmm.
trochę przerąbane mamy. Tylko jedno zdążyli obsiać? No jak? Kurwa. Rodzina jest głodna. No, kurwa, nie mój problem. No, trochę mój. A czekaj, ja mogę zamówić jedzenie. Handel. Wywóz. Przywóz. 30 razy. Ej, drogi. Tanio. Dawaj. 50. Wywóz. Zapomniałam, że ja mogę zamówić jedzenie. Minus jeden. Przywóz. Przywóz, dawaj, przywóz. Stać nas. No, chyba. Nie. W środę, wtorki. Solki i środę. Dnia. Dlaczego przyszło na jeden miesiąc? Mięso. Tak ciężko trochę z tym jedzeniem. Tak. Myślę, co by to zrobić. Nawet nie jesteśmy w stanie wejść do sto, że nie możemy za bardzo rozwinąć. 3 poziom mieszkalny, 3 parcele, 3. Widzę, że tutaj nie... Oj, przeżyjemy. Nie ten. O, chlebek.
My mamy konia, czy nie? Mamy. Weekend, ale my jedziemy na piątek, sobota, a co, o co chodzi? A czemu, piszesz? Co się dzieje? Mamy grudzień i mamy przerąbane! Zwierzyna nie chce się rozmnażać. Głośniki Tonsilla Alto 200 na razie czekają na wzmacniaczu, ale w poniedziałek... O kurde, fajnie. Nie, bo się bo jak zawsze dajesz, to znaczy, że coś ten kminisz, a nie wiem co. Okej, to zdobywają. No. No nie mam jedzenia, co mam zrobić? Głodują mi, no. Tak, będę grać w dwójkę, tylko muszę najpierw... O, tu coś przywieźli. Jegody jeden, super. Muszę najpierw... Ojezu, kupić. Co powinienem kupić? Muszę najpierw laptopa podpiąć. O kurde, widzowie! Uratowani jesteśmy! Holy moly! A. Kurwa. Ale to nic. Dawaj. Dobra, rozwijamy chorzów, moi drodzy. Rozwijamy chorzów, ponieważ muszą oni nam troszkę przynosić rzeczy. A kurde, faktycznie, 10 lat to jest żarcie. Dlatego ludzie... No dobra, Jezus, słuchajcie, no. Sytuacja jest taka, że Pan Bóg chce zobaczyć... Może teraz w końcu będzie żarcie. A, zajebiście, że zrobiłam to zimą. Bardzo, bardzo, bardzo logiczne to było. Ruiny młyna. Mieszkalne. Nie, najpierw musimy zrobić... Chata zbieraczy, koszt budowy. Nie. Chata leśnika. Nie. Kłód drewna.
O kurde, to tak już tak pusto strasznie. Przeżyjecie. Jak tam tutaj sytuacja? No macie 11 jajek. O, oj wam chodzi. Dacie radę. Wiem, że zimą, wiem, że tego nie przemyślałam, ale dacie radę. Wierzę w was, moi drodzy. Wierzę w Chorzów. Pięć osób potrzeba. O! Dobra, tu mają... Oni muszą kłód drewna. Wiktor, a tak, wszystko już jest, no jest git generalnie. Jest git. Znaczy dalej mnie bolą plecy jeszcze, ale... Dobra. Co powoduje, że oni między sobą... Dalej z żelaza będziemy. Czekajcie, handel. O! A to powinno dać gdzieś przy granicy? Chyba tak. Ja powinno dać tutaj. To za was, kochani. Jak tam. O, czekajcie, dobra, mamy luty. To jest bardzo dobry motyw teraz, bo skoro jest luty, to znaczy, że jeszcze nie ma jedzenia. Skąd, kurwa, macie tyle jedzenia? Przyznać się? Dobra, dziesięcina. Chciałam rozumieć, że teraz mamy opasłych, kurde, tych księży. Mamy jedzenia, zajebiście. Dobra, nie ma takiej... Nie trzeba tak już. Przywóz, brak handlu. Nie, nie byłam na procesji. Powiedz mi, dlaczego ponury twoje pytania są tak dramatyczne? Zadasz mi trzy
trzy ptajniki mi dajesz na końcu. Tu są. Oj. Nie, śmieję się po prostu, bo tak... Dzisiaj tak jakby... Inaczej piszesz, mam wrażenie. Dobra, czy rozbójnicy są tutaj dopiero. Mamy marzec. Pięknie. Skoro mamy marzec, to możemy sobie już... Jagódki. Jagódki. Zawsze tak pisałeś? Serio? Dobra. Teraz chodźmy tutaj. Dobra. O, kurde, gitara. Mamy już jedzenia sporo. Tu mamy dziką zwierzynę. A, spiżarnię trzeba zbudować. Dobra, ma rację. Tak, 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 tak. Spiżarnia. Młyn. Spichlerz i skład. Nice. Jesteś bardziej zauważalny? Dobra. No i jeszcze osoby, które są odpowiedzialne za opał. Wow, już tutaj są? Nie są. Milicja z włóczniami. Czekajcie, bo... To gdzie oni są? Oni się gdzieś skitrali tutaj?
co tu chodzi? Oni tu byli, przecież pamiętam. Oj, 38%, ale masakra mamy. Dobra, musimy troszeczkę zadbać o... Podatkowanie? Boże, 5-0. Gdzie? Tu! Mamy was. Uwaga, uwaga, uwaga. Ile ich jest? Co to jest? Co to się dzieje? Stój, bo oni walczą. Ciężko. Rozprawiliśmy się z nimi, dobra. Pa. Kurwa, ile ich jest? Raz, dwa, trzy nieprzyjacielskie jednostki? Powiedzcie, że dajemy radę. Jest! Panowie, poradziliście. Pięknie, jestem was dumna. No tu jest milicja. To jest milicja właśnie. Czy rodzinę założyli? O, jednak dochodzą gdzieś tam ludzie. Aha, tylko na tym będzie rosnąć? A kurwa, w 38%. Oj, kurwa, ale chujówka. Dobra, to nic. Jak tam tutaj? Budowaliście to, co mieliście zbudować? Aha, bo tutaj damy wam... Dobra, panowie. Pięknie poszło. Coś 14, 6, 5 na... 5 na 12?! O kurde.
potrzebujemy ludzi. To nas trochę przerzedziło. Ja mam tutaj sytuację, a tutaj jest ile? 40 na 64. Wyślij Katowice, wyślij a ty od nich. Jaja. Dzień dobry, poproszę pojemka, dzień dobry, poproszę pojemka, dzień dobry. Czyli nam się przerzedziło teraz, ale wydaje mi się, że damy radę ten. A co się stało? Nie, to mieliśmy rozbójników, wiesz? Nie? Tam, dużo mieliśmy, trzy jakieś ataki, ale już jest git. Ładnie nam poszło mimo wszystko. Tu jest dół na trupy. Nie! Dół na trupy! Ta rodzina posiada teraz stragan. Co oni kurwa sprzedają? Chyba rzeczy z tych trupów, no bo co innego. Nie, bo zazwyczaj jak jest jakaś osoba ze straganem, to zajmuje się tym, do czego jest przydzielona, rozumiesz? Ale nie, niekoniecznie. Oni mogą komuś pomagać. Wiem, ale bekę mam z tego. Cześć Drag, dzień dobry. Piękna, nie wiem czy jest piękna, piękna. Czuję się dzisiaj paskudnie. Czuję się dzisiaj brzydko. O, mamy... O, tu też mamy 64? Tu mamy dużo tych jagód. Czy jest tu ktoś, kto zajmuje się czymś i coś sprzedaje? Tu warsztat krawiecki. Tu warsztat stolarski. Tu nic, browar. Pokaż. Boskit. Skóry, potrzebujemy skór na pewno. Handel. Jakieś skóry możemy w sumie kupić. Tak. Trzy razy. Tak, wpisuję. Pokaż ten handel. Aha, bo my daliśmy skóry, przywóz. Otwieramy. Żeby było ubrania. No, no, no. Nie no, ja mam wszystko na bieżąco. Pamiętaj, że to się zgłasza tam, nie? Tutaj budują. Nie jest źle, ale ciężko, bo i tak tutaj, no to ile... A nie, mamy tu złoże gliny. To jest na plus. Dwóch myśliwych. Dowa zakończona. Takie podstawowe rzeczy, nie? Żeby były. I oni będą nam wywozić...
nie mają targu. Targ. Budowa. Glina jest bardzo ważna dla nas. Ale żeby... Berries, berries! Tu zbiera? Tu, tap, tap, tak. Glina, nam jest potrzebna glina. Czy ktoś nam zbiera tu glinę w ogóle? Czy ktoś nam w ogóle zebrał glinę? Tutaj. Mieliśmy tutaj glinę gdzieś. Możliwe, że mieliśmy. Czy mamy dalej tą glinę? 1,8K. Wszędzie jest 64? Myślałam, że jest... ...2000. Mamy blisko. Będziemy mogli zaraz wysunąć roszczenie. Okej, ktoś musi w dole popracować tutaj. Magazynowanie. Pracuję przy dole trupów. Magazynowanie. Mhm. That makes sense. Skoro tak. No tutaj armię to możemy sobie ją ten. Tu jest 11 na 20. Tu na razie się chyba dobrze tutaj wszystko, ten opał jest, jedzenie jest. O, i skóra jest też. Mogą nam, póki co, bardzo dobrze nam mogą... Wyślij skóra. Może być. Budowaliście tu coś w ogóle, czy nie? No a tu co to jest w ogóle za niebudowanie? Dobra, tutaj niech budują na spokojnie. A tutaj... Aha, fajnie. Zaprzęg. A, ciężki pług, widzicie, takich się nie da niestety. A. Tu musi się zbudować. Tu jest Polska. Storage for barter. Co? Ale co?
Nie czaję tego. Czemu jesteście niezadowoleni? Pokaż. No jak nie? No ja pewnie, że niezadowoleni, bo ktoś kurde nie buduje tutaj. Ja pierdzielę. I tu ludzie nie mają gdzie mieszkać, nie? Gdzie jest tysiąclecie? Czekaj, musi gdzieś tu być rondo. To powiedzmy, że... Kurwa, nie mam ronda nigdzie. Tak powiedziałam, że dopiero rynek się buduje, no. Przed tysiąclecia nie ma. Ale urosło więcej, było mniej jagód. Największy problem taki, że my tutaj bazujemy na tym, żeby rozwijać naszą wioskę jako taką handlującą. Problem w tym, że nawet jeśli chcemy handlować, to nie możemy rozwinąć na przykład pola uprawnego tutaj na przykład, nie? Nie możemy na przykład hodowlę owiec czy ciężki pług, no bo możesz wybrać tylko jedno. I problem jest z tym, że co z tego, że sobie handlujesz, jak i tak nie jesteś w stanie w ogóle za bardzo skorzystać, nie? Pan upraw? A. Nie, na razie nie, dobra. No gdzie to składowisko tu jest? Pokaż. Czemu nikt tego nie zbudował? Kończy się opał. Jak kurwa kończy się opał? Ledwo co był przecież. Czemu nikt tego nie buduje? Dobra, czy na razie... Aha, ten ma ten... What the fuck? Czemu oni nie budują? Księcika TikTok? Jej, to fajnie. Muszę zobaczyć. Daj linka do tego TikToka, to niech widzowie wejdą. Wejdźcie, kliknijcie sobie, zobaczcie sobie TikToka. Możecie dać polubienie. Będzie mi bardzo miło. Czy w końcu coś się ruszy? Czemu budowa jest wstrzymana? Budowa wstrzymana w budowie. Dlaczego nie budują? Czy to nie ma... Może jeden człowiek robi wiele rzeczy naraz. Chyba na razie bym tak. Skupienie pełne, full focus. Wszyscy skupcie się na tym, żeby zbudować to wszystko.
Możemy wtedy ten. Wtedy możemy. No w ogóle woła jakiegoś? O, dobra, przeniosą. W końcu się wzięli do roboty. Dobra, pięknie. Dlaczego nie chcę tutaj? Przewożone towary. Okej. One niestety powoli żyją. Ładnie. Wyrobili się. Co to znaczy? Aha. O. Patrzcie, jak ładnie domy tutaj. Żeby w ogóle... Produkcja. Tu jeszcze nic nie ma. Dobra. Kośnik Raid. Jak to nie ma ukośnik raid? Przecież streamer może zrobić ukośnik raid. Potrzebujemy parcele mieszkalne poziom trzeci lub wyższy. No ty nie możesz, bo ty nie jesteś właścicielem tego kanału OLX. U siebie mógłbyś to zrobić na czacie. Poziom trzeci. Co trzeba mieć poziom trzeci? Full focus. Full focus. Full focus. Poziom trzeci osiągniemy w momencie, jak będziemy mieli budynki poziomu trzeciego. Żeby osiągnąć budynki poziomu trzeciego... Zaopatrzenie karczmy, poziom kościoła. Potrzebujemy dachówek i desek. A ta leśnika pracuje. Tartak. Kłody drewna. Fajnie się mieszka obok dołu na trupy. Chata drwala. To jest drewna opowego. Tartak robi kłody na deski. Okej, opał mamy na 39 miesięcy, więc nie potrzebujemy na razie opału. A ta drwala. Ej, a gdyby tak, to dać na przykład, zamówić sobie w handlu, nie? Bo skoro oni według... Czekajcie, bo się zawiesiło. Według tego, co tutaj jest napisane, powiedzmy, że parcel mieszkalnych.
Zaopatrzenie karczmy, poziom kościoła i ubrania na targu. Czy ktoś się zajmuje ubraniami? Warsztat krawiecki w sumie, ale oni się zajmują głównie... Płaszcze, zacznij robić płaszcze. Ubrania wytwarzaj! O, obrania, kościół i zaopatrzenie karczmy. I teraz tak, czy my mamy glinę? Bo mi się wydaje, że my zbieraliśmy stąd glinę. Czy my stąd nie... Na pewno mieliśmy stąd glinę, zawsze to była glina. Jest! Okej, okay. Mamy glinę i teraz glinę trzeba przetopić. Pokaż, co my tu mamy. Parcela. Karczma? Browar. Tu jest browar, który... Okej. Okay. Oni tu tworzą browar do karczmy. Żeby karczma funkcjonowała... Czyli musimy podejść wielotorowo, czyli musimy tak, musimy kościół ulepszyć, musimy załatwić sobie, no co, no na razie weźmy sobie, po prostu zamówmy, bo nas stać właściwie, ten wojsko, jedzenie, len, pszenica, żyto, jęczmień. A ktoś tu nie robi w ogóle browar? Dlaczego oni nie robią w ogóle... Jakim cudem, kurwa, wy się zajmujecie uzbrojeniem? Mamy jęczmień. My zamawiamy jęczmień już od pewnego czasu. I jakimś cudem w ogóle browar nie zajmuje się tym, czym się powinien zajmować. Poczekajcie. Pies do gliny przede wszystkim. A pies do gliny? Nie mamy piesa do gliny? Dobra, nie, najpierw słodownia. Słód z jęczmienia. O! Koło browaru. Musi być koło browaru, bo wtedy oni będą browar nieść, prawda? Będą nieść słód do browaru, a browar do... Proszę bardzo, tutaj do karczmy. No bo ja sobie myślę, przecież powinno to działać, nie? Ale zapomniałam o tym. Druga sprawa. Piec do gliny. Gdzie ja mam wrażenie, że ja stawiałam piec do gliny, ale mogłam mieć tylko wrażenie. Pokaż tu. Ale nie stawiałam pieca do gliny. Piec do gliny musimy postawić. Niech budują. Opał na targu, ja... No dobra, aha, bo nie będzie opału na targu teraz, bo kogoś tu wydupiliśmy. O Jezu, dobra, to niech jedna osoba będzie zajmowała się opałem. A może dlatego, że ten targ jest taki mały? A możemy zwiększyć targ w ogóle? Bardzo. Święto limit, dobra. Okidoki. Dobra, to teraz tak, tutaj budujcie się.
mega, mega ciśnienie. Piec do gliny. Ty gdzie ten kurde piec do gliny? Tak samo tutaj, bardzo wysoki i bardzo wysoki, bardzo ładnie. Muszę się zająć. Jak tam Chorzów się trzyma? Tu widzę, widzę bardzo ładnie. O, tutaj zajmują. Przydałoby się tutaj więcej... parcela mieszkalna. A tutaj zajmijmy się marchewkami jakimiś takimi na przykład, bo oni za krótkie. Tu trzeba na przykład jakieś takie pola uprawne zrobić. O, tutaj na przykład, nie wiem, tu na przykład. O, ale będzie pole marchewek. Czy to bez znaczenia, ile jest ich? Chyba ma znaczenie. Ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Sprawdzimy. Ty, i co, zbudowaliście w końcu ten tartak? No nie, oni nie są w stanie zbudować to. Dobra, z jakiegoś względu nie są, ale co tu mamy? Spichlerz. Spichlerz. Studnia, ty! Ja tu studnię nie postawiłam, co za debil. Co to jest? Garbarnia, słodownia, piec do gliny, kuźnia, dymarka. Logistyka, spichlerz, dawaj. Głęboka studnia. Ty, a tu nikt nie zbiera? Syn gości robi w ogóle. Okej. Budujecie czy nie budujecie? Tu w budowie. Dawaj warsztat krawiecki. O, no i pięknie, zobaczcie. No i tak się rozwija nasze Katowice, Katowice. Mamy za mało ludzi. Jak to mam, kurwa, brakuje jedzenia na targu? Dobra, bo oni chcą mieć, kurwa, targ obok siebie. Ja pierdzielę, tego jeszcze, kurwa, brakowało. Cóż, pochodzić nie możecie? Pokaż. Sakra.
Sprawdza się nowa rodzina, pięknie. Tu się powoli budują, a tutaj? Ja mam już, okej, nie mam już. Ty tu nikt nie, no musisz to zebrać. Bo nie ma spichlerza. Czy to się zaraz zmarnuje? Dobra, goście, trochę tu po ten. No to poczekajcie chwilę, niepotrzebny jest na razie, trzeba to zebrać. Żeby deski, to trzeba byłoby najpierw zdobyć, postawić. Tartak. Berries, berries! Let's go, people! O, o, pa, jak idzie, widzicie? Teraz idzie. Oni tutaj ma jeden. Dobra, wracaj teraz, teraz zajmiemy się tym. Prosta sprawa. Wy będziecie... nie macie pieniędzy. Okej, okay, to tu możemy na razie zebrać gościa, bo widzę, że już tutaj nic nie ma nam. Jest wrzesień, więc Cudownie, zajmij się gościu. I... potrzebujemy jednej osoby. A jest tu wszystko zbudowane? Ojojojojojoj. O, skóry zwierzęce, tak! Jep! To one skóry. Oczywiście tartak. Git. Super. Jeśli zostaje jakieś fasolki, to po skończeniu akcji parę prędzement twoje strasady pod Donate Go Light sprzed 10 zł za jedną fasolkę. No można, dostał mi dużo fasolek. Jak to nie osłonięte, co ty pierdzielisz? Nic, trzeba robić. Tu robi słód. A tu będą robić... piwo! A dobra. Brakuje nam ludzi. Ale tutaj widzę, że... treśnika możemy na razie. Tartak jeden może być.
Weźmy sobie pies do gliny, jedna osoba. O, jedna nie będzie luzem. Czekajcie. Wow, wow. No i jak tam nasz Chorzów? Czy Chorzów... Nie, Chorzów dobrze nam prosperuje. Mamy bardzo ładne zapasy, bo jest nas mało po prostu, dlatego. Tu się faktoria buduje. Faktoria jest po to, żebyśmy trochę zarobili pieniędzy, bo ich nie mamy. A mogę się zarejdować u kogoś innego, czy sobie nie... Jak to zrajdować u kogoś innego? Co to znaczy, OLX? Nie da się zrajdować u kogoś innego. Ty możesz swoich widzów wysłać do konkretnego streamera. Tyle. Możesz wywołać na jakimś kanale. To tak. Jak da się? Może mówisz o wywołaniu? Oła! Ale tutaj cały czas oparta byłam i mam teraz tylko ten... A no tak, wywołać spoko! Spoko, nie ma problemu. Dlaczego miałabym się obrazić o takie coś? O, jak pięknie nam zebrali wszystkie! Pięknie, pięknie, panowie! Często wywołuje się po rajdzie kogoś. Też. Okej, okay, robi glinę. 10 gliny. Co jest znowu? Jedzenie na 2 miesiące. To teraz dochodzi do bardzo ładnej sytuacji, mianowicie my wyśli jagody. Wy nam dajecie, kurde, nic. No jak mają być oba regiony, no? Nie no. Dawaj, będziemy wam dawać... Mamy tego dużo, mamy tego dużo. Duże tarcze, o. Biedny Chorzów, nie wie, że jest tak naprawdę wykorzystywany tylko. To gdzie to jest moment? Co to jest? A, tu jest dół na trupy. Mieszkalne, proszę bardzo. O, no tak. Ej, powiedzcie mi, czy wy chcielibyście zamieszkać... Nie, kurde, nie tak! Czy chcielibyście zamieszkać obok dołu na trupy? Tam cisza, spokój. Może trochę sztywna atmosfera, ale wiecie, da się przeżyć, nie? Deweloper gwarantuje, że nie będzie smrodu. A redaktor może kogoś rajd robić. No to ta. Nie mamy jedzenia i zbliża się październik. No kurde, zaskoczenie. Czy my sprzedawaliśmy cały czas owoce? Nie. Ale możemy wywóz, brak handlu. Przywóz. Jagody. Przywóz.
Chleb, przywóz. Mamy... Potrzebujemy... A, ktoś musi robić... Ktoś tutaj chyba... Spichlerz, parcela. Parcela mieszkalna. Piekarnia. Brak gałęzi rozwoju piekarnictwa. Okej, czyli... Ale żeby mąkę zrobić, to musimy najpierw... Młyn. Młyn. Ale nie chcę, żeby ktoś tutaj reklamował bez pozwolenia, bo to jest bardzo takie, powiedziałabym, no chujowe. Ja na przykład się nie reklamowałam u innych streamerów, bo nie uważam, że to jest coś w was porządku. Jak nie umiesz zdobyć w normalny sposób widzów, no to kurde, gościu. Przecież ja zdobyłam w normalny. Pokaż tutaj, co my tu mamy. No tutaj papa, ta zwierzyna tak się trzyma tutaj. Nie, 60, bo to jest na razie główne żarcie. Szkoda, że nie mogę pieniędzy tutaj przelać. Przede wszystkim... Czy tu się zbudowały? Nie, dopiero się budują. Dziesięć. Ile mamy dachówek? O! Aż zwiesiło się. Patrzcie, patrzcie, pa! Pa! O kurde! Jaki kościół! Come on, people! Dobra, bo ich tutaj trochę jest tak... Z dołu na trupy na razie zabierzmy kogoś, bo jest niepotrzebny. Kupujemy sobie żarcia, bo mamy teraz, widzicie, my poszliśmy totalnie w handel, nie? Z jeszcze jednego konia, a czemu nie? O kurde, tego nie wiem, wiesz? Ale wiesz, to też nie jest gra tak bardzo wymagająca. Ja gram, powiedzmy, na najwyższych ultra ze streamem. I teraz tak, żeby nie było... Bo spojrzysz sobie na moje specyfikacje, powiesz, ja mam zajebisty komputer, bo mam 3080, ale mam chujowy procesor. I mi się wszystko ścina przy każdej grze. Czekajcie. Myślę, że burza. Natomiast...
Natomiast chodzi mi tutaj płynnie wszystko, więc podejrzewam, ta gra nie jest jakaś obciążająca. A, barwników brakuje. Ty, no to jak barwników brakuje... Zamawiałabym je. Po co mam je ten... Nie, my mamy jagody. My możemy z jagód robić... Tylko jak to się robiło z jagód? Warsztat farbiarski, no właśnie. Gitara się ma i wtedy było... Aha, dlatego ubrań nie było, bo nie było w ogóle farby. Wiesz, to trudno produkować żarcie, no bo mam na przykład tutaj, produkują, nie, pszenicę na chleb. Mamy jajka, ale niestety to nie jest wystarczające, nie, i tu jest problem, że tutaj trzeba bardzo mocno kombinować, jak tam w Chorzowie. Aha. Co jest, kurwa, poradzę, że nie potraficie schować tych rzeczy tutaj. Przede wszystkim, to ja bym się zajęła tym. Mamy tutaj piękne złoże. Budowa. Górnictwo. Odkrywka. Proszę bardzo. I teraz będzie można właśnie fajnie handlować sobie gliną. Ubrania. Brakuje ubrań na targu, żeby zaliczyło. No to zaraz zajebiście, górę. Patrzcie, zobaczcie. Teraz zrobimy tak. Tutaj się będzie budować. No piec chlebowy jeszcze się buduje i tutaj. Tu się ładnie zbuduje. Co minus 15? Oj, dobra, morda tam, kurwa. Co wam przeszkadza? No jak nie ma jedzenia na targu, wy debile! Coś to jest, coś nie sądzę, że to przez wywołanie, ale o co chodzi? Felix. No robicie czy nie robicie? Please, szybciej. Bo mi znowu, wiecie jak jest trudne, żeby to wszystko tutaj, tak. A nie wiem. Ale dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co my tu mamy? No, no róbcie. O, dobra. Ale mamy na razie mało ludzi. Bo przydałoby się robić poka mi to. Czekajcie. Powoli, Sakę, bo ty za dużo myślisz. Za mocno myślisz. Za bardzo kombinujesz. Dziękuję. Ale nie musisz tak tego robić, serio, bo to trochę tak... Wiesz, u innych streamerów to jest, kurwa, trochę chamskie. Jak ktoś przyszedł, że do mnie się zareklamował, nie? Nie wolno się tak reklamować bez czyjejś zgody. Pola uprawne, pszenica...
Powoli. Tu gdzieś miał być... Młyn. Ja właściwie nie wiem, jak można wywoływać. W sensie, czy może to widz wywoływać, czy to zależy od ustawień. Dobra, piec chlebowy, ale żeby zrobić piec chlebowy, to hehehehe, musisz najpierw mąkę, kurde, wyrobić. A żeby zrobić mąkę, trzeba młyn. I trzeba też zbudować liczbę osób. Tutaj trzeba zbudować nowe domy. Mod może tylko. A mod może, no to mod może tylko. Ważny farbiarski, no. Dobra, to teraz fokusujcie się na tym, żeby budować te, bo one są, to jest giga ważne, nie? Potrzebujemy ludzi. Bo niestety nam trochę umarło. Jeżeli on będzie, to wtedy Krawiecki będzie ładnie mógł, tylko że potrzebuje płótna, płótno. Weźmy jeszcze, że len będziemy przywozić. Handel. Len. Ale ty! Len jest tani w ciul. Dobra, dawaj. Dawaj. 50. Tego też dawaj 50. Kurde, kozak. A, czyli pewnie główna w takim razie tuszą. A nie wiem, co tu może śmierdzieć, no nie rozumiem. Ciężko ogląda się serial i stream, a widzisz, no tuszą, no właśnie, widzisz, tu ogląda serial, ale siedzi sobie gdzieś tam w tle, nie? Dobra, o, jest. O, jak to, czekaj. Aha, bo tu już dwóch zbudów. Ho, 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 hola, hola. Jeszcze tutaj trzeba. Ten, kurde, dół trupów trochę tak. Tylko rozbiorę na razie. Nie, no bo, kurde, nie będą ludzie mieszkać koło dołu na trupy. Akurat, ej, za super tanie domy, słuchajcie. Dom super tani w ogóle, wyjątkowo tani jak na to miasto, nie? Ciekawe dlaczego. Oj, tam widok ciężki. No nie ciężki, pusto w sumie jest, no bo jest dół. Dobrze. 39%. Czy ty coś robisz? No i zepsuł. Robisz tu coś w ogóle, czy nie? Celowik dołączył do grona foczkowych gigaczadów po raz 3. A tak na pobudzenie widowni. Dziękuję bardzo. Witaj w gronie subskrybentów. Ciesz się młotkami, ciesz się kłęku przyniku i ciesz się mianem subskrybenta na moim kanale. Witaj w gronie foczkowych gigaczadów. Dziękuję bardzo serdecznie. To wezmę sobie fasolkę. Dziękuję bardzo. No i kurwa, kolejny ten? To jest drzewnica kolejna. No serio. Cherry, okej. Okay. Czy tu ktoś pracuje? Bo ja nie wiem. Jedzenie na targu. Trzy typy jedzenia na targu.
Ring z 10 zróbmy ubrań. Na razie. Bo one są drogie. Nie, ale mamy bardzo ładnie, bo mamy jedzenia. Co to jak tam tutaj? No bo jest wszystko git, tak. Okej. Okay. Tu se mieszkają po prostu. A ile macie jedzenia? Nie no, gitara się ma. Dobrze, dobrze. Zbudowali się ze dół? No i zajebiście. A, brakuje jednej osoby. Wiem, kogo możemy wziąć. Za spichlerza, bo tutaj nie jest potrzebne akurat. Co to? Ale mięso. I niech zbierają. I zaczniecie zarabiać na glinie. No co ci nie pasuje, kurwa, gościu? Aj, ty mi już zaliczyło, patrzcie, nie? Różnorodność jedzenia 40%? Jak różnorodność jedzenia 40%? Wytłumaczcie mi to. Jedzenia możemy jeszcze jabłka. O, przywóz. Na przykład 30. O, i proszę bardzo. I teraz będą jabłuszka. Ała, a ja zaczęła boleć. Ten piękny kościół kamienny. Czy możemy kogoś już ulepszyć? Kraparnia. No tak. Warsztat Kowalski. No jedzenie na targu. Co najmniej 3 typy jedzenia. Ubrania. Tu nic nie robi. Mam wrażenie. Czy robi? No kurde, patrzcie, no jak ja mam tutaj zrobić to, żeby on robił ten farby. Ubranie na targu. Ubrania na targu. Płaszcze. Ale żeby robić, trzeba najpierw zacząć robić. Chyba tak. Transportuje, oczekuje. Farbiarz. Ło! Mamy żąda... Większe. Ale ja bym tu poszła, bo tu mają bogaty ten. Czekaj ta.
Pokaż. Czy my w ogóle mamy jakieś wiadomości? Czy my dostaliśmy w ogóle jakieś wiadomości od typów? Gdzie to się patrzyło? Odlaks. A tu? Nic do nas nie pisał. Rodzin bez przedziału, opowiadasz. No i co? Czy oni coś to w ogóle robią? No nie robią! Dlaczego nie robią? Poczekajcie, muszę to przeczytać. That's not normal. No. Nie, nagram sobie po prostu. Dlaczego oni tego nie robią? Powinni normalnie to robić. Tutaj na razie jest pusto. Aha, tu możemy zwiększyć. Przegrywanie? Dlaczego przegrywamy? Holy fuck! Ej, ja tego nie przewidziałam. Kurwa, no. Ja pierdzielę! Ej, nie przemyślałam tego, dobra. A gdyby tak... Aha. Days remaining. Spróbujemy. Ale dlaczego nie mogę? Aha. O, czy tu mamy ją? Ile ich tu jest? Kurwa, 36, 36, 36, 36, 36?
Ale to nie idziecie, prawda, tutaj? Wy tu też idziecie?! Oni nas rozniosą na pył. Oj, kurwa, dobra, nie, ja wczytam to. Wczytaj, please, please. To zapis. 118. Ty, a ciekawe, czy mi zapisało, czy nie. Nie wygramy tego, nie ma chuja, nie wygramy tego teraz. Przesadziłam trochę, nie pomyślałam o tym, że przecież zajmowanie terenu zajętego to nie jest tak, że ktoś mówi, o dobra, okej, masz więcej wpływów, bierzesz. Tylko, że dojdzie do walki. Jest to całkiem logiczne. This is very logic. Kurwa, nie jest. A jest! Dobra, jest! Dobra, mamy to, widzowie, mamy to. Jesteśmy uratowani. Dobra. Horizon Forbidden West na streamie, czy jak to wygląda u ciebie? Tak. Ja gram w Horizona już nawet, już od pewnego czasu. I ogrywam i na streamie, i w sumie i na Nvidia też, więc gram w tą gierkę. Gram. No dobra, jesteśmy uratowane. O, dziękuję bardzo, Jano z Rajdzika. Dzień dobry. Kurwa, jak mam to zrobić? Elo, srajano. Dzięki z Rajda. Kurde, ale była blisko, mieliśmy prawie że bliskie spotkanie z innym królestwem. Bo nie przewidziałam tego, że jak będę chciała przejąć czyjś kraj, to on będzie chciał walczyć. Trzymaj się, Zuza. Dzięki. Czy tutaj robicie coś? Tak, dobra. Macie ileś tam gliny już? Nie, na razie nie. Ciężko o ludzi, nie? Bo jednak... I zobaczcie, mamy to ubranie na targu. I patrzcie, ja tu robię warsztat farbiarski i nic mi to nie daje. Na razie zróbmy tak. Skoro musimy handlować, to niech będzie handel... Skóry zwierzęce. Przywóz. Kurwa, ile mamy drewna opowego, ale mamy w chuj mało. Na razie brak handlu. Spadło bardzo. Wywóz. Brak handlu na razie. Ale popatrzmy tutaj. Tu bardzo ładnie. 4. Narzędzia. Możemy sprzedawać narzędzia. One trochę kosztują. Ojoj, broń ręczna. Brak handlu. Tutaj też brak handlu. Nie ma co marnować. Hmm.
Dajmy, to może być wywóz. Daj 3, to jeszcze jest ok. Tu ładnie robi. Tu ładnie, wywóz. Tak, tak. Dawaj, że 20. Siafefek. Włócznie. I włócznie zajebiście teraz się podniosły. Dobra, to teraz tak, robimy wywóz włóczni, ale tak, żeby nam starczyło dla wojska jeszcze, bo wojsko mamy. 51%, kurde, no ciężko nam. Po tej jednej zimie nam strasznie spadły procenty. I zastanawiam się, czemu ubrań dalej nie mamy. Na razie tutaj przywozimy te rzeczy, barwniki. No właśnie, ale barwniki kosztują. Kosztują dużo. Dobra, robią. Super, dobra. A mogę do tego jakieś zwierzę? Nie, nie mogę. Nice. Prosta sprawa. On będzie robił farby. Farby będą trafiać do warsztatu krawieckiego i tam będą robić ubrania. Ubrania będą szły na bazar i wtedy ludzie będą zadowoleni. A trzy typy jedzenia to ja kurwa nie wiem, o jakich trzech typach jedzenia mówimy. Są, jakie mamy jedzenie? Są jaja, jest chleb, jagody, mięso. Dobra, spróbujmy warzywa. Ale musielibyśmy i takie ściągnąć, bo... Nie mamy warzyw tutaj, nie zajmowaliśmy się warzywami. Przywóz. Dawaj, 30. Powinno być git, starczy nam hajsu. Tu robią. Tu na razie... O, jo, kurwa, co wy robicie? Ty prawie mi wyrżnęli wszystkie zwierzęta. Popierdoliło was? Jakim cudem? Przecież mieliście czekać. Chyba, że jakieś zwierzę umarło. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, wiem, co zrobimy. Tereny łowieckie. Dzika zwierzyna w bogatych, w bogatych złożach. O, dupa, to nie są bogate złoża. No to trochę, kurde, dupa. Bo jak nie będziemy mieli mięsa, to przerąbane. No a co wy niezadowoleni jesteście, bo jesteście na końcu wioski, Jezus Maria. Mówiłam, że te działki są tańsze i macie trochę dalej do centrum, no. Mała stajnia, garbarnia. Kata leśnika, obóz trwali. No i teraz jak ja mam ich zrobić, żeby oni się rozwijali? Miałam taki motyw, że oni mieli już chyba jedzenie mieli pełne. Ło! Dobra, mamy pierwszy potencjalny dom na ulepszenie poziomu trzeciego. Już nie mamy. Bardzo szybko zwadło, bardzo szybko spadło, ale przez chwilę było. Przez chwilę było. A, bo warzywa się pojawiły, dlatego. Dobra. Nie wiem, coś tu kurwa robią, czy nie robią? Pokaż, tu budują, dobra. Dawaj tu marchewki, niech będzie. Niech będzie jakiś tam marchewkowy raj. W sumie to bez sensu trochę. Dobra, niech będzie. Ja właśnie zmarnowałam parę razy hajs, być może. Ledę! O ledę! Ziarno, piwo. No i pięknie! I czy coś, ktoś karczmie? Karczmie? Karczmie ludzie są? Zadowoleni. Mają piwo? Mają chyba. Tutaj ten. Zaopatrzenie karczmy. Jak zaopatrzenie jak nie ma w piwo? Czemu się opierdalacie? Co to kurwa ma być? Słód. Mamy jakiś słód w ogóle? Co
Nie mamy. Otóż, proszę państwa, nie mamy. Musimy je przywieźć. Słód. Aha, ale jak to? Ja nie przywoziłam słodu w ogóle? Kurwa, ale drogi jest. Czekajcie, słód, ale słodownia robi się z... Z czego się ten... Kupega jestem, zapomniałam. Jęczmień. Dokładnie, moi drodzy, kupujemy jęczmień. Gdzie tu jest? Faktoria, zaawansowane ludzie, ogólne. Handel. Jęczmień. Potrzebujemy jęczmienia. Ale mamy jęczmień! Mamy jęczmień i mamy i powinno być robione. Czemu oni się opierdzielają? Czy ja mogę gdzieś dołączyć konia? Strasznie wolno idzie, bo dobra, skoro tak, to ja jeszcze dowalę jeden. Nie, musi ktoś robić piwo, bo to jest kurde niesamowite ze słodu. Dawaj, robimy jeszcze jedną piwowarnię, bo ci się opierdzielają. Armia. Handel. Młyn, owczarnia, piec chlebowy. To nie jest to. Logistyka też nie. Rzemiosło. Czekajcie. Farbiarski, tkacki, garbarnia, słodownia. Robił jęczmień. No właśnie, ale strasznie wolno to idzie. Dawaj, browar. Nie brakuje desek? Brakuje desek może? Nie, no mamy dużo desek. Nie mamy kłód... kurde! No mamy kłady. Te narzędzia musimy zacząć robić. Pokaż. To miałam sprzedawać. Gdzie są narzędzia? Gdzie jest tutaj? Warsztat kowalski. Co wy tu robicie? Narzędzia. Dawaj. Róbcie narzędzia. Bo się mega giga dobrze sprzedają. Będą się sprzedawać. Musimy się prze ten... Dawaj, zakładamy szlak handlowy. Wywóz. Co tu się dzieje? A, bo nie mamy osób. Trochę niefajnie, ale... No, spokojna twoja rozczuchana, zaraz sobie tutaj znajdziemy ludzi. Na razie nie potrzebujemy w sumie. Czemu jesteście niezadowoleni? No jest jeden typ jedzenia na targu. O, co tu chodzi? Rower tu się buduje. Kowalski warsztat robią.
A jak jest ze sztabu żelaza? Ty, to oni mogą... Ile macie już tego? No, gliny mam mało, ale mam motyw. Ile będzie kosztować handel? Glina kosztuje... Cena wywozu, cena przywozu. Glina. A z gliny możemy robić dachówki. Osiem na 18. O, tutaj będzie drogo. Cena wywozu 8, 18, cena przywozu. Czyli 8. Gliny 1 to się nie opłaca. Kurwa, nie opłaca się! No dobra, no to klinę będziemy na razie sprzedawać. Może nam się totalnie nie opłaca, ale zawsze no coś, no. Pożądana nadwyżka. Ale co to znaczy, że nadwyżka? To znaczy, że teraz będziemy sprzedawać. Pokaż, a jak ja tutaj pozaznaczałam to? Może ja też pozaznaczałam faktory źle? Tu 20 mają, dobra. Nie, nie pożądana już zero! Czy dopiero jak będzie 100 nadwyżki, to będzie sprzedawać? Dobra, tu mamy jeszcze tylko jedzenie na targu. Tu też warsztat widzę, że się... Ktoś tu jeszcze... Kurwa mać! Mogę was ulepszyć! Szybko, szybko! Hop, 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 hop! Bo deski robią. Świetar tak nikt nie robi. No Jezu, zaopatrzenie karczmy, no! O, 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 o. No! Jeszcze tu jedzenie na targu. Gdzieś jeszcze musi być. Teraz zobaczmy. Oni mają takie dość mocne... No to jedzenia. Widzę, że dużo jedzenia. Warzywa. Musimy ściągnąć warzywa. Więcej warzyw. Więcej warzyw, bo... Widzę, że... A! Brawo, Sakę. Nie założyłaś szlaku handlowego. A! Brawo, Sakę. Tu też nie założyłaś... Aha! Bo to było przed zapisem. Dobra.
To za mało miejsca w stajni. Dobra. Miejsce w stajni. Miejsce w stajni, miejsce w stajni, miejsce w stajni. Uwaga. Ty kurwa, mam więcej ludzi chyba. A nie, dobra, tyle samo, dobra. Myślałam, że tam budowa. Logistyka. Tutaj budowie. Aha, jedzenia teraz zabrakło. No nic, trzeba będzie powoli. To jest proces. Tak, oglądałam 1670. Tak. Zajebiste. Warsztat kaletniczy. No nie, no teraz to będzie musiał. A, no nie, no tutaj przede mną jedzenie, ale to jest do poziomu drugiego. Właśnie. To jest do poziomu drugiego. A tak, poziomem drugim, no to mamy delikatny problem. Zaopatrzenie karczmy plus jedzenie. Zaopatrzenie karczmy. Tylko zaopatrzenie karczmy. Panie! Pracuj tam! Czyli który to jest? Tylko to! Jest! Kolejny dom! Zajebiście. Jeszcze tylko jeden. Ale tu już jest problem z jedzeniem na targu. Tutaj nie mam pojęcia. Znaczy, jak przyjdzie żarcie, czyli przyjdą warzywa, to może zmieni się coś. No, to zaopatrzenie karczmy jest problematyczne. Ale zaraz, bo idzie wiosna. Zbudowaliście jeszcze jedną stajnię. No. No i tu widzicie, spadło. No teraz już kurwa nie powiecie mi, że jest za mało jedzenia na tym. Teraz w ogóle nie ma jedzenia na targu. Jakim cudem? Nie czaję tego. To jest jakoś źle zbalansowane. Aaaa! Jak to niespełnione wymagania? Tararara, widzę, że to spełnione wymagania, halo! Aha, przez chwilę były spełnione. Zaopatrzenie karczmy. O! O, a nie, to są już te ładniejsze domy. Nie. Tak. Ty, ja nie wiem, co to znaczy u nich zaopatrzenie na targu. A czekajcie, mamy luty, czyli zaraz będą rosnąć te malinki. No nie mam pojęcia, czego oni jeszcze oczekują. Chleb mają. Chyba, że chodzi o to, że my produkujemy chleb. Step right up and set.
Tutaj to w ogóle jest masakra, nie? Tutaj jest kwestia jedzenia na targu. Warsztat kluczarski. To za samo. Nie wiem. Nie mam totalnie pojęcia. To jest po prostu chyba kwestia... Ale zaraz tutaj ktoś będzie. Może jak on postawi spieżarnię, to wtedy. Jest! What? Ty! Jeszcze chwila i będziemy mieli ten. Nie, Inowrocławia nie ma, jest Chorzów, ale Chorzów się dopiero rozbudowuje. Co tam u was? Ile macie hajsu? 28, mało. Tu macie jedzenia na 4 miesiące. No to zaraz będzie rosło. Tu pracuje cały czas, gitara się ma. Pozdrawiam. Dobranoc. Jak to różnorodność jest za 25? Aha, dobra. Okej, to tak mi pokazuje. Dobra, poczekajcie, muszę się skupić. Różnorodność jedzenia, czyli... Skąd, kurwa, oni mają jabłka? Jabłka, warzywa, jaja. Jagód nie ma. A widzisz, nie ma jagód, bo nie ma sezonu na nie teraz. Dopiero sezon się będzie pojawiał. Dopiero marzec. To już możemy kogoś tam chyba dać. Czy już daliśmy? Tak. Jedzenie na targu. Tu akurat nie będzie trudno ulepszyć drugiego chyba. Jak tam tutaj sytuacja? Tu też już ktoś jest, dobra, super. Nie bardzo wiem jak. Dachówek nie załatwimy tak łatwo. Jagody nam staniały. Mało. Mało. Musimy jakoś zarobić. Co w ogóle pójdziemy teraz, jak rozwiniemy? To wiesz, ja i tak zaraz kończę, nie? Na fadnianie. To nie, to nie idziemy w to. Znaczy górnictwo na pewno, bo my z górnictwa głównie żyjemy. Wymyśliłem zakręczne zakładanie pułapek w lesie zapewniających samoczynny dopływ mięsa. No, no w górnictwo musimy pójść, to jest jakby...
No jedzenie mają, dobra. Ci to w ogóle nie mogą coś. Albo może za mało jest jedzenia dla wszystkich. Trzeba je zwiększyć. Jabłka, chleb, jagody. Okej, okay, warzywa. No, warzywa i jaja trzeba będzie. Aha, bo my sprzedajemy jaja, czy nie? Nie. Zuszutawiec krzyczy na kogoś. Warsztat łuczarski. Jest! Poziom osady wzrósł! Oh yeah! To poszło, ale tu. I to górnictwo głębinowe, to jest giga. Teraz potrzebujemy ile? Kurwa, 3 na 10. Ja pierdolę. Okej. Okay. Jakie to jest miejsce? My teraz Katowice? My teraz jesteśmy Mieścina. Kolejny, który byłby na fajny na ten, to jest tu, ale żeby zrobić jedzenie. Czy ktoś tu mieszka? Nie, widzicie, tu nie ma mieszkających ludzi. Trzeba najpierw. Jedzeniem jest problem. Mamy tylko jedną osobę. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy. No, ojojojoj, tu mi się... Słuchajcie, moi drodzy, ja tutaj zapisuję. Myślę, że tak będzie gitara się ma. I tutaj sobie powrócimy, nie? O. Ja pozdrawiam serdecznie archiwum i zobaczymy, jak dalej będzie. Może uda się szybko zrobić to miasto. Zobaczymy.